Łukasz Nowicki ogłosił wielki sukces. Jego nowe zajęcie okazało się strzałem w dziesiątkę. Łukasz Nowicki odszedł z pytania na śniadanie, ale nie zakończył swojej przygody z mediami. Dziś łączy z nimi swoje największe hobby, czyli podróże. W swoich mediach społecznościowych pochwalił się wielkim sukcesem. Łukasz Nowicki pożegnał się z pytaniem na śniadanie. Łukasz Nowicki w ubiegłym tygodniu po raz ostatni poprowadził pytanie na śniadanie. Prezenter, który związany był z porannym programem TVP przez kilkanaście lat, zdecydował się zakończyć swoją przygodę z show. Żegnając się z widzami, uspokajał ich mówiąc, że nikt nie umiera, a fani spotkać będą go mogli przy okazji innych programów. Jednym z nich jest podcast, który odnaleźć możemy w internecie. Łukasz Nowicki świętuje sukces. Z Nowickim po drodze, bo tak nazywa się wspomniany podcast, dostępny jest na platformach Spotify, Apple Podcast oraz w serwisie YouTube. Jego autor właśnie ogłosił swój sukces w mediach społecznościowych, zamieszczając w poście również zdjęcie, na którym uśmiecha się od ucha do ucha. Ta uśmiechnięta gęba pragnie wam podziękować za ogromne zainteresowanie podcastem z Nowickim po drodze. Dzięki wam znalazłem się na liście 100 najchętniej słuchanych podcastów na Spotify, cieszył się Łukasz Nowicki. Łukasz Nowicki zaprasza na podcast. W swoim internetowym programie Łukasz Nowicki poruszał tematy dotyczące m.in. podróży, których jest miłośnikiem. Gwiazdor chętnie publikuje na swoim Instagramie fotografie z kolejnych wypraw. Odbywa je często razem z najbliższymi, którym chce w najbliższym czasie się poświęcić. To właśnie z tego powodu wieloletni prezenter pytania na śniadanie postanowił rozstać się z jednym z czołowych show TVP.